Korasy, korasy. Słucham Seba. Cześć Radziu. Witam serdecznie. Położna Radosławu, przepraszam. Oj, powiem Ci dosłownie teraz, tak to można nazwać. Co tam? A co się dzieje? No, zasiliśmy samice, wiesz, niebawem będziemy odda ikrę. Do tego zaczęło się kluć, jeszcze małe sandacze się klują i jeszcze zaraz dowożą kolejne sandacze. Koniec świata, urokliwy, ale koniec. Słuchaj, to co, jedziemy do Ciebie dzisiaj? No kurczę, jak najbardziej. Bo będzie spięcie, będzie, no nie można zrobić przepięknie lepiej, no bo będzie i darmo, będzie i klucie, będzie i przyjęcie towaru, będzie śluzowanie hormonem, będzie znakowanie każdej sztuki indywidualnie, będzie ocena dojrzałości ocytów, żeby je podzielić na grupę. Wyślij mi może dokładny adres, co? Dobra, nie ma problemu. Dobra. Do zobaczenia zatem. Super, na razie. Hej. Ale jaja. No i tak to jest. Natura dała sygnał sandaczowi. I w zasadzie trzeba jechać. Trzeba jechać nad Zalew Wiślany. Także idziemy nad Zalew Wiślany. Nakręcić. Nakręcić sandacza. Gdzieś tu się zawrócimy głos. Okej. Okay. Jedziemy zatem do Położnej Radosławy. Do Położnej Radosławy. Położna Radosława faktycznie przyjęła już kilka milionów porodów sandaczowych. Więc mam nadzieję, znaczy jestem pewien zresztą, nawet nie mam nadziei. Jestem pewien, że na podstawie doświadczenia nagramy bardzo, bardzo ciekawy materiał z każdej fazy w zasadzie tarła sandacza. Od przyjęcia ryby, poprzez selekcję, przygotowanie tej ryby, szycie nawet, przygotowanie do tarła, sam proces tarła, dalej wylęk, karmienie. Ale się cieszę. Będzie dokładnie taka sama seria jego szczupaku. Mam nadzieję, też jestem pewien, że bogatsza, bo szczupak jest prosty. Sandacz nie jest tak prostą rybą do wylęgarnictwie. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć. Bardzo się z tego cieszę. Jedziemy zatem nad Zalew Wiślany do Tolkwicka. Wdzięczny. I jeszcze będę długi czas za to, że posprzątaliście rzekę Wartę. To jest niesamowite, naprawdę. Bardzo wszystkim dziękuję, niezmiernie. Od Częstochowy do Kostrzyna. I Częstochowie, i dzieciom, i pani Izie, pani Agnieszce.
i dalej w kole, w ogóle wszystkim kołom PZW, które się przyłączyły do tego. I Międzychód oczywiście zasługuje na niesamowitą pochwałę. I Suchy Las, no i Poznań oczywiście, ponad 200 worków zostało zebranych. I Kostrzyn, koło, i Gorzów, i Wody Polskie na wszystkich odcinkach. Ja tak wymieniam uczestników, ale w zasadzie uczestnikami byli ludzie właśnie. I tym ludziom przede wszystkim chcę bardzo, bardzo podziękować za taki odcinek. Nie mam jeszcze danych, jak w tej chwili kręcimy ten film. Z danych, które ze sprawozdań zostały zebrane, to ponad 800 worków. A to dopiero 30% gdzieś zgłoszeń sprawozdawczych. Nieprawdopodobne, naprawdę bardzo wam dziękuję. Jedziemy. Także bardzo się cieszę na ten wyjazd, bo można oddech złapać, przyroda budzi się, w zasadzie ponownie się budzi wiosna, po bardzo srogiej wiośnie dla ryb, po bardzo srogiej wiośnie dla tarła naturalnego właśnie. Stąd jest w tym konkretnym roku też bardzo, bardzo potrzebna pomoc welęgarnictwa. Nawet nie w odbudowie, tylko w utrzymaniu populacji ryb. Ale super, bardzo się cieszę, że można było się wyrwać, odpocząć od komputera, żeby załatwić te sprzątanie brzegów warty, jechać w otoczeniu pięknej przyrody. Na Torkwicka, nad Zalew Wiślany. Mega. No i w zasadzie po 5 godzinach dojechaliśmy nad Zalew Wiślany. Wieje, fale straszne, dlatego tutaj się zatrzymaliśmy, bo tam nic nie będzie słychać na dole. Zalew Wiślany. Sam zaś tutaj dopłynął sam. Pierwotnie on przecież zasiedlał Morze Czarne, Aralskie, Kaspijskie. I samoczynnie rozprzestrzenił się na północny zachód, po Odrę. I tutaj dopłynął sam. Do Francji, natomiast z Niemiec, no, został przeniesiony drogą introdukcji. Czyli w zasadzie wpuścili gatunek obcy. Po to, by zwiększyć populację, bioróżnorodność, biocenozę, ekosystem. Witamy nad zalewem. Jedziemy do welęgarni. Dojeżdżamy do Torkwicka. Przez kręte ścieżki. Wąwozy w zasadzie też. No, lodowiec miał co tutaj robić. Za 400 metrów na lądzie pierwszy zjazd. Radziu, właśnie wjechaliśmy do Torkwicka. Dobrze, wjechaliście do Torkwicka. Dobrze, kieruj się teraz na Praniego, czyli na rondo wjeżdżasz i w prawą stronę. Spoko. My tutaj ten, od razu w prawo do góry, tak? Na centrum? W prawo do góry, nie? Okej. Okay. No tak, faktycznie, dobra jest, mam to na... Ja nie zaraz będzie, i będę cię widział. Mam to na mapie. A przy drodze taki frontowy znak stoi ten, w lewie, taka jest nawet samiczka biała, przyczepiona do tego na rybę zawsze. Więc nie ma opcji, żeby się po prawej stronie.
rybek zaprasza? Nie, na rybek zandacza. Aha! A ja zrozumiałem, na rybek zaprasza. No też możesz tak kurwa rozumieć, nie? Jedziemy, jedziemy. No i ostatnia stradanka. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ta rzeka zasila? Nie. Nie zasila. Nas nie zasila. Ona zaraz zasila. Kiedyś w drugim wieku. Bardzo, bardzo. Za 400 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Wiecka 44. Przepraszam, że... A moja Gusia? Cześć. Zeguś? Zaleci swoje zdrowie oczywiście. Tak. Jak tam zdrówko? No kuźwa, od 15 marca nie śpię, no to jak ma być, nie? Żona zadowolona? No. Śpi na hali, ja mam święty spokój w domu. I odwrotnie. I odwrotnie. Pasuje. Dobra, działamy naprawdę, bo jest akcja. Tak? Czekamy jeszcze na rybę z Mikołajek. Słuchaj mnie, tutaj jesteś na wizji teraz, bo tutaj jest, będziesz miał tą przyjemność, że będziesz mógł być w telewizji, bo mamy kamerę i tu będzie wszystko nagrywane, więc ty mi powiedz lepiej, o której ty będziesz, bo tutaj czekamy. Taśma się kończy już. No. No o, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ale minąłeś już Olsztyn? A w pasłęku z prawej jesteś. No to kwestia godziny, półtorej. Dobrze, dobrze. Pamiętaj, że masz na pacę ryby, nie? No. Tak, robimy płyn prześwietlający do oocytu, bo będziemy sprawdzać zaraz następny rzut tarlaków. Metoda dość pospolita u wszystkich gatunków już teraz. Czyli opowiedz Radziu, bo oni wszyscy wiedzą tutaj, po co to jest w ogóle? Chodzi o to, że jak przyjedzie do nas ryba w tej chwili, żebyśmy dokładnie każdą indywidualnie ocenili jej stadium dojrzałości, czyli tak po prosto mówiąc, kiedy odbędzie się tarło. Kiedy odbędzie się tarło, czyli czy będzie jutro, czy będzie za dwa dni. No jest to strasznie ułatwia w postaci, jeżeli chodzi o tarło, przede wszystkim sandacza, który zrzuca ikrę, potrafi zrzucić ikrę do, jak się człowiek spóźni o kilka minut, to ikrę mamy w basenie, która się już nie nadaje do zapłodnienia niestety. I to jest płyn, który po prostu pozwala nam, jak pobierzemy tą ikrę od każdej samicy, prześwietlić, czyli zobaczyć w środku jajeczka, w którym miejscu jest położone jądro. I dzięki temu będziemy, jest 6 stadiów przy sandaczu. No zobaczymy, jak będziemy już robić, to wyjdzie to dokładnie w praniu. Będzie można pod mikroskopem zobaczyć, o co chodzi. I to jest mieszanina alkoholu, formaliny i kwasu octowego. W stosunku 6-3-1. Kiedyś mało znana metoda, teraz to się ogólnie stosuje przy wszystkich rybach, no bo strasznie to ułatwia, jeżeli chodzi o warunki wylęgarnicze. Można się wyspać, można by powiedzieć, nie? Bo tak, że wiemy, że dzisiaj nie ma co się czaić, można się położyć spać, bo tarło będzie jutro czy tam pojutrze, nie? I uwierzcie, pozwala mi to po prostu kontrolować, no i tak, trochę tak, więcej snu. Tak, i snu, no i się nie marnuje materiał przede wszystkim, bo wiele razy kiedyś właśnie no, trzeba było mieć albo zapas ludzi stojących przy basenach i patrzących, kiedy ona tam się nastrasza i tak dalej, aha, no to wtedy ją mamy i się wycierało. W tej chwili, znając stadium dojrzałości, oceniamy to, co do, można teoretycznie przewidzieć, to co do tam 5 godzin, nie? No i to wszystko. Czekamy. Masz teraz przygotowany, tak? Tak, tak. Płyn sera tak zwany, płyn prześwietlający. Tu masz numerki, widzę. Tak, właśnie zaraz będziemy uzbrajać znacznikami, żeby każdą samiczkę ponumerować.
Mamy chyba ich 9, zaraz sobie przygotujemy. Przypominamy, że jadą do nas właśnie samiczki z gospodarstwa w Mikołajka. Tak. No i będzie tutaj radził, przygotowywał sobie numerację, żeby wiedzieć. Tak, że właśnie, że każdą sobie usypiam, znakuję, pobieram od niej ocyty, sprawdzamy dojrzałość, zapisujemy sobie na kartce, że tam O1 jest w stadium czwartym, czyli za 2 dni dopiero się nią interesujemy. Nagle O3 jest w piątkę, czyli już jutro, że później w basenie ja wiem, którą odławiać po prostu, nie? Dzień dobry. Dzień dobry, dobry. Tutaj mamy prosty patent taki, zwykły do metkowania ubrań to jest i robimy sobie zwykłej sztywnej folii żółtej, żeby było dobrze widać, czarnym napisane numerek, to są znakujemy właśnie, będziemy znakować tym samicę tym na okres tarła, nie? To jest strzał pod płetwę grzbietową, z takiej własnej produkcji. Ale koszt tego wszystkiego to jest jakieś 30 zł, a nie 3000 na przykład, jak jakieś tak dalej, a na te kilka dni znakomicie się sprawdza, nie? Więc teraz będzie akcja taka, przyjadą ryby, po kolei będziemy wyciągać po 2 samice, usypiać, ja każdą ją cyk walę numerkiem. Po czym od każdej mam kartkę i mam na przykład numer 1, pobieram tą ikrę, patrzę po mikroskopem i zapisuję stadium, nie? Tak będzie i do basenu na dojrzewanie, nie? Idzie. Więc tak to będzie wyglądać. Trochę będziemy usypiać, znakować po prostu i każdą indywidualnie trzeba, wiesz, określić. Jestem sam strasznie ciekaw, bo za moich czasów, jak ja robiłem się w Mikołajkach 3 lata temu, to tarło zaczynało się 15 maja. To było ostatnie tarło, w ogóle sandacz, ostatni sandacz jaki się tarł chyba w Polsce, to właśnie były Mikołajki, nie? Bo głębokie jezioro. Tak, wielkie głębokie jezioro, no Tałty Ryńskie tam prawie 2000 hektarów ma, 40 metrów głębokości, więc wiesz, zanim to złapie temperaturę, no to trochę trwa, nie? I co, przyjmujesz sandacze z Mikołajek, po co? Ja zawsze będę zadawał pytania takie, żeby zrozumieli. Tak, na zarybienie tamtejszych jezior, tutaj... Czyli pomagasz? Pomagam, tak. Pomagam będziesz... zaprzyjaźnionym gospodarstwem zrobić im tego sandacza. Spotkać się przy okazji z przyjaciółmi, wiadomo. I to będzie szło materiał z tego po podchowie. Jako na rybek, tak, na rybek letni. I wraca to do Mikołajek na zarybienia. Przyjechała ryba z zaprzyjaźnionego gospodarstwa z Mikołajek. Oddzielnie samice, oddzielnie samce. W tej chwili będziemy wyrównywać temperaturę. Będziemy je potem brać do znakowania, do płynu. Ale najważniejsze w tej chwili to wyrównać temperaturę. Będę brać znakowanie, sprawdzenie dojrzałości. Sprawdzenie na ile są dojrzałe. I iniekcja z hormonów. Głównie samic i będziemy inicjowali hormonami ludzkimi, kobiecymi. Tak, ludzką gonadotropiną kosmoskową. HCG. Najlepiej sprawdzać. Po co w ogóle? Aha, właśnie, czyli ja muszę sobie zadawać cały czas to pytanie, żebyście również zrozumieli. Po co w ogóle hormony? Hormony po to, ryba przychodzi z natury. Stres ten cały manipulacyjny i tak dalej powoduje u nich zblokowanie dojrzewania. Zatrzymanie. Zatrzymuje. Procesu. Tak, ten proces, który po prostu przysadka mózgowa pobudza i ten cały cykl tam jest przysadkowo-gonadowy i tak dalej. Trzeba podać sztucznie to, co po prostu mózg spowodowany stresem przestaje podawać, nie? Dokładnie tak. Dobra, będzie dość, dawaj tutaj. Ale zobacz. Nie dawaj za dużo. Dawaj z podaj. No daj. Dawaj do wody. Będziemy wyrównywać temperaturę. Dodawać przy okazji trochę tlenu. Dobrze, spokojnie. A przede wszystkim wyrównywać
temperaturę i przygotować ryby do kolejnych etapów w zasadzie przygotowania do tarła. No jaki to jest? Nie, no leci 0,2 grama do 0,4, a co dzień jesienny. A powiedz 10-20 grama. Od tej właśnie leki od wyklucia, jak to ma przyjmowało? 20% ma? Od wyklucia? Od wyklucia. Od wyklucia do letniego 10%. 10. Czyli ze 100 tysięcy masz 10 tysięcy. A do wylęgarni. No. Tu. Wylęgarni. Tak, 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 mówię wylęgarni. To trzeba zaznaczyć. Promila, nie? No bo tak jak mamy te chodzi o, jak teraz tarło robiliśmy, no to prawie tam 100% mieliśmy, nie? To 5 kilo ikry, 5 milionów wylęgu było. Więc zapłodnienie prawie 100% mieliśmy. I wyklucie tam z 95%, więc wysoko. No. No. A sądzę, ogólnie dobrze się zapłodnia, nie? Ale nawet był tam tak zawsze, nie? Ale trzeba sporo dawać. Tylko, że tam dobrze się zapłodnia, tylko później jest problemy z tą resztą. 4 samce do jednej dawały się umawiać. Tak? No, ale nie takie duże, to ze 2-3. Ale z tych małych to 4 samce. Mięciuchy, no? Czy tyle pełne powietrza? Mięciutkie. Tak jak ja. Ja bo były puste jasłonko, wiesz. Swojego doświadczenia, Radek, z Mikołajek, zawsze w jakim etapie, w jakim okresie brałeś do tarła? 10-15. Naturalnie, kiedy były przygotowane do... 10-15 maj. 10-15 maj. Tak, i to już było, że połowa już była cieknących, nie? Czyli połowa już ikra sama tak. Wydobywała się z ofory. Już można wyłączyć myszka. No musimy jeszcze chwilę poczekać, bo to też nie można im zrobić tak, że od razu im zrobimy, bo to będzie się równo tak samo, jakbyśmy wrzucili tam od razu, nie? Zwróćcie też uwagę, tam jest 7,5 stopnia w tej chwili, wyrównujemy co prawda tę temperaturę do temperatury 12-13, nie? Tak, 12-13. I teraz jakbyśmy dotknęli tą rybę naszą ręką, to w zasadzie działa to, tak Radzi powiedział, jak żelazko. Wszystkie bakterie, wszystkie pasożyty i tak dalej właśnie w tych miejscach będą widoczne po kilku dniach. Wręcz palce nawet widać nieraz, nie? Tak, rękę. No. Tak jest. Także jak wy też łapiecie ryby, na przykład pstrągi, czy w ogóle sandacza jesienią, to dotykając go do zdjęcia i tak dalej, gołymi rękoma, dokładnie robimy to samo. Dokładnie. To ci powiem, że właśnie jak już poznałem tego diabła, jakim jest sandacz, w postaci manipulacji i tak dalej, to właśnie jak oglądam zdjęcia wędkarzy robiących sobie tak i tak dalej i do wody i zadowolony, to się równa z tym, że mógł go wziąć, tak. Że mógł go wziąć, nie? Poważnie. Są przypadki, że ryba dojdzie do siebie i tak dalej, w zależności też od temperatury. Tak, tak. 12 czyli dobra. Jak mapa 20 parę, no to nie jest tak źle, ale z jesieni czy o tej porze roku, dotykając sandacza, w zasadzie tracimy materiał. Chyba, że podajemy go leczeniu. No tak, ale kto się będzie tym zajmował, w kąpielach go robił i tak dalej, nie? Tak jest, w naturze tego leczenia nie ma, więc... Raczej jest rybą, która jest narażona. Tak, no z tego co widzę po sandaczu to jest najgorsze. Każde dotknięcie to jest od razu ślad, nie? Jak lina robiłem z linem, to samo jest. Tak? Lina weźmiesz, to niby twarda ryba, lina weźmiesz, też ma ślady. Po 4-5 dniach już widać palce. Tam jest 12. Tu 12 samców, tak. 9, samce 9. Będzie mogli nosić. 9. Czekamy, aż samice dojdą do siebie, aż też temperatura powoli się wyrówna i będziemy je przygotowywać do tarła, znakować. Przygotowywać hormony. Zobacz. I przygotowywać do pobierania ikry.
Rybka przyjechała ze przyjaźnionego gospodarstwa z Mikołajek. Tutaj w welenkarni już kilka milionów sandaczy malutkich jest. Usunę, żeby się nie zahaczyły. Termometr. A sandaczyki pływają. Tu odrobinę trochę mniej dajemy. Bo widziałeś, one są takie słabe. Ważymy teraz. Dobra. Anestetyk, tak? Do tak, dokładnie. Uśpienia ryby, żeby się nie męczyła. Nie stresowała przede nie wszystkim. Stresowała. Nie stresowała. I żebyśmy ten zabieg mogli w pewnym spokoju zrobić, bo mamy do sprawdzenia trójkę i mamy do sprawdzenia siódemkę. Jakie proporcje przyjmujesz anestetyku? Książkowo 150 mg na litr. Tutaj daliśmy trochę mniej ze względu na to, żeby tak mocno na nie nie podziałało. Bo są trochę wymęczone podróżą. Rozpuszczamy anestetyk w kuwecie z odmierzoną ilością wody. Mieszamy. W zasadzie rozpuszcza się natychmiastowo. Tak, natychmiastowo. Nie trzeba czekać. Nie trzeba, to nie jest żaden olejek tłusty, jak olej goździkowy. Trzeba dodawać trochę spirytusu, żeby go rozprowadzić w wodzie, żeby on tam jakoś się dobrze rozpuścił. O, mamy tutaj zawleczkę jeszcze po starej samicy. I ryba w jakim czasie tak się uspokaja? Około minuty? Tak, około minuty. Nie? Tutaj będzie może być trochę dłużej, bo zrobiliśmy trochę słabsze stężenie, żeby ich aż tak mocno nie wykańczać. Bardziej obserwować rybę teraz trzeba, tak. Aż się uspokoi, tak, no, aniżeli dozować jak się więcej. Położy i te pokrywy strzelowe zaczynają już teoretycznie przestać machać, wtedy jest idealna właśnie do badania, ale my aż tak do takiej, bo aż taką anestezję nie musimy wprowadzać. Bardziej chcemy sprawdzić, czy zareagowało na hormon po prostu. No, one tylko do góry kołami, one nam przeżywały całe taru. No. Zobacz, ona pływa do góry. Nie, no mi tego nie przeżyły jak Mariusz ten, jak mi przywiózł, nie? No ale on wyciągnął jak oszoło. Ta też już będzie wszystko. No tak. Daj tylko ją jedną. Jedną, no. Szkoda. Ale aż się zdziwiła, że jest to pnictwo, to jest to. Który był z MS-em? Z MS-em był tamten. Czekaj, ja sobie ją wezmę. Dobra. Sprawdzamy temperaturę termometrem. Pewnie pobieramy OCT, żeby zobaczyć, w którym jest stadium. Do trójeczki. Numer 3. Tak jest. Kilograma na mnie. Tu? No. 600. Ja muszę aż to. Tak. Ile ma? Nie wiem, ile ikry da, nie? W granicach 500-600 gram ikry będzie. A na gram ikry gdzieś ile sztuk plus minus przypada? No w kilogramie masz milion, nie? To w kilogramie jest milion. Nawet ponad, nie? No. Czyli taka daś gdzieś da około 700 tysięcy? Około 600 tysięcy. 600 tysięcy jaj. Garem ikry. Przeżywalność w zasadzie samego zapłodnienia macie 100%. Tak. W naturze ile jest? Naturze. Trudno powiedzieć, że no, różna natura. Nie bez powodu ma taką płodność. W naturze się pilnuje przez pierwszy okres tego miejsca złożonego, wiesz, tak dalej, żeby coś tam przeżyło, nie? Teoretycznie sukces, można powiedzieć, sukces rozrodczy uważamy wtedy, kiedy z każdego tarła zostaje jedna sztuka, która dojrzeje do tarła, nie? To wtedy mówimy o sukcesie rozrodczym, że z każdej ryby została następna, która się rozmnożyła, nie? Do tego basenu po prawej stronie, tam. Dobrze, nie? Do dystansu. Tak. Wyrównaliśmy temperaturę. Chciałem i teraz nasze sandaczyki dostaną zastrzyk hormonalny. Z 3 kiloma, nie? No. Mów gdzie najlepiej, pod dlaczego. Płetwę, tak, tutaj pod płetwę albo piersiową, albo brzuszną. Ile milimetrów? 200 jednostek na kilogram. Ona ma około 3 kilo.
Więc nie? Czyli 6 tak. Nawet pędzle, nie? O. Dobrze. Ładny samiec. Zwróćcie uwagę na barwę tarłową. Jest czarny. O, jest jeszcze młodszy. I wkurzony. No. Nie chcę do doktora. Dobra. Ten ładny, co? No. Błękitny ma brzuszek. Piękny samiec. Zobaczcie na ubarwienie. Już? Tak. Forma. I trzecia sztuka. Widać od strony brzusznej ubarwienie właśnie, te tarłowe. Zobaczcie. Piękne. Ryby są przenoszone do zbiornika już wcześniej przygotowanego. Tu mają już równą temperaturę i idą do następnych samców. Odpocząć, dojść do siebie. No już tamten ładnie popłynął. Potężny samiec. Potężny. Dobra. Ostatnie rybki mają poddany hormon w tej chwili. Są już w pojemniku z anestetykiem, czyli płynem uspokajającym. Dziewiątka. Dobra. Oznaczone. A teraz Radek będzie pobierał ocety, żeby sprawdzić, w którym stadium jest sandecz. Jest ikra. To jest numer? Numer, już ci mówię, ósemka. I ponowna procedura do nadzórki, do płynu rozświetlającego. Dobra, numer 8. Na chwilę jeszcze na odczekanie. I zaraz pod mikroskop. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.